Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak Wam mówiłem, ostatnio zawiesił się system inteligentnego ładowania i to autentycznie się zawiesił. Przez 3 dni kompletnie nie działał. Tak po prostu nie było nigdy, więc ewidentnie się zawiesił. Natomiast po 3 dniach nagle się odwiesił i tradycyjnie cały czas odcięte ładowanie, nawet jak był mróz. No nic, piszecie w komentarzach, po co ja w ogóle tak często ładuję, żeby ją zostawić nieładowaną na przykład na weekend i tak też zrobimy. A oprócz tego dzisiaj jeździłem bez świateł, czyli na odciętym ładowaniu, no bo tak jak mówię, system się przebudził. Przyjechałem właśnie, byłem w pracy, potem jeszcze odbierałem córkę, tam pod szkołą ją zgasiłem, jeszcze byłem w sklepie, także były też starty i wszystko bez świateł. A żeby nie być gołosłownym, silnik rozgrzany, właśnie wróciłem i 12.2. W tym momencie jest piątek, także CRV-ka zaczyna swój weekendowy postój, no bo w weekend zawsze jeździmy gdziekolwiek Mazdą. Mamy piątek, 19 stycznia. No i zobaczymy, w jakim stanie będzie akumulator. Zobaczcie, wyłączam ją bez pełnego ładowania. Czyli auto zacznie postój od 12.2. Ciekaw jestem, na ile się podniesie. Zobaczymy też, w jakim stanie jest w tym momencie akumulator. No i w jakim stanie będzie po weekendzie, czyli w poniedziałek rano. No i zdrowie akumulatora 95%, bardzo ładna rezystancja, 3,98, 12,44 w tym momencie, czyli na tyle się podniósł. Ciekaw jestem, czy on się jeszcze podniesie trochę. Za chwilę. No i jeszcze BM2 na początek postoju, oczywiście zero ściemy, dalej 19 stycznia, 14.58 i zobaczcie, co się dzieje. BM2 już ma czerwony alarm, uwaga, niskie napięcie, czyli auto zaczyna swój postój weekendowy tylko z 12.42. Gdybym jeździł dzisiaj na światłach i tu przejechał na światłach, byłoby pełne ładowanie, 14 V ponad, wyłączyłbym silnik i auto by zaczęło swój postój od powiedzmy 12.9, tak to zwykle bywa, 12.9, potem 12.85 i tak powolutku. No i aktualizacja z tego samego dnia. Niestety muszę przerwać eksperyment. Żona zepsuła mi zabawę. Pojechała Mazdą na ciuszki, na sklepy, a ja muszę wyskoczyć i muszę wziąć Hondę. Także mamy ten sam dzień, godzina 20:17 i napięcie się podniosło do 12.61. Samo się tak podniosło. No a teraz ciemna noc, czyli jak pojadę, to będzie pełne ładowanie, no bo muszę włączyć światła. No to sprawdźmy przynajmniej, jaki będzie teraz rozruch wieczorkiem. Test rozruchu. No i jestem z powrotem, czyli wciąż piątek, godzina 23. Zrobiłem sobie 12 km łącznie. 9,9 minus 3. No to co, wyłączamy silnik. I CRV-ka od nowa zaczyna swój postój weekendowy. No dobrze, moi drodzy, i aktualizacja. Mamy sobotę 21 prawie, czyli wnet będą 24 godziny, jak stoi CRV-ka. Dziś było minus 1, minus 2, w tym momencie jest chyba minus 2. No i popatrzmy, co BM2 uważa i pokazuje. Połączony, sobota, pięknie mamy, 20.54, no i w tym momencie 12.54. BM2 uważa, że jest to napięcie niskie, 66% naładowania. A jak to wyglądało na osi czasu? Czyli o północy jeszcze było 12.95, czyli godzinę po moim wczorajszym przyjeździe i potem powolutku, powolutku przez cały dzień do 12.55. No i tutaj właśnie wczoraj wróciłem około 23
i CRV-ka zaczęła postój od 12,90. A tu na przykład jak jeździłem bez świateł, zobaczcie, że ten słupek jest dużo niższy. No i 91% zdrowia, 4,17 rezystancji, 12,57. No i konuj uważa, że jest 95% naładowania. No trochę się rozjeżdża z BM2. Zobaczymy, co będzie jutro. I kolejna aktualizacja, niedziela wieczór. I popatrzmy, co tu słychać. Jeszcze się nie połączył. Alarm baterii. 12,51. Niskie napięcie. I to jest niedziela od północy. ...91% zdrowia, 4,17 rezystancji, 12,55. No i naładowanie 91%. Czyli i zdrowie, i naładowanie 91%. No to do jutra. No i mamy nowy dzień, koniec testu, mamy poniedziałek, 8:30. Trochę przymroziło. Mój termometr domowy pokazuje minus 5 w tym momencie. No to popatrzmy, co tam BM2 nam podpowiada. Połączył się 8:31, 12:48. 88, zdrowie troszeczkę spadło. 4:32 rezystancji. 86% naładowania, 12,52 stan napięcia. To może tu zrobimy rozruch, test rozruchu. No i elegancko zapaliła. Rozruch normalny, mimo że najniższy 8,45. Właśnie Conway zawsze pokazuje, nawet jak jest bardzo dobry akumulator, jeszcze naładowany na maksa, to on i tak zawsze pokazuje dość niskie, to najniższe napięcie podczas rozruchu. Ale najwyższe 10,64. O co tu chodzi? A stopni mamy minus 8. Ładowanie widzę pełne póki co. Światła wyłączone. No to jedziemy do roboty. No to resetujemy licznik B. I zobaczymy, jaki będzie dystans i spalanie. No i jestem pod pracą. 5,1 km, tutaj minus 6. Dość szybko przejechałem, 24 na godzinę średniej prędkości, ładnie. I mamy 10,9 spalania. Cały czas miałem pełne ładowanie, światła wyłączone i mamy 14,2. A tutaj pod pracą taka sytuacja, że po prostu lodowisko, to jest lód. Lód w czystej postaci. Taki delikatny majonezik. Ciekaw jestem, co będzie po pracy. Oczywiście bez żadnej ściemy. Odkręcimy koreczek za kilka godzin, jak tu wrócę. No i po pracy, ależ tu ślisko. 13:56, zero ściemy tego samego dnia. No i masełeczko zostało.